Tam się wydaje, że to jest ogromne wyróżnienie, dlatego że dotyczy polskiej kultury i dotyczy promocji tej polskiej kultury, a w szczególności literatury, poza granicami naszego kraju, a więc na całym świecie. I taka nagroda jest nagrodą dla ambasadora tej promocji. Polonista, tłumacz, krytyk literacki, wydawca, animator kultury. Przeważnie są to tłumacze, ale oni są właśnie tymi, którzy występują w tych wszystkich rolach. To jest naprawdę wielka radość, wielka satysfakcja. Nigdy po prostu nie pracowałam dla nagród, ani dla pieniędzy. Przecież to jest wielki zaszczyt zarówno dla mnie, dla literatury polskiej, arabskiej, dla moich kolegów tłumaczy. I to jest zachęta nie tylko dla mnie, ale i dla pozostałych tłumaczy, żeby tłumaczyli po prostu literaturę polską na inne języki. Od 45 lat Hatif Janabi przede wszystkim promuje literaturę polską za granicą. Przetłumaczył dziesiątki tomików poezji, prozy najwybitniejszych naszych polskich poetów i pisarzy. Jest znany, rozpoznawany w całym świecie arabskim. Jego utwory przybliżają Polskę arabskiemu czytelnikowi. Czasem jest to jedyna literatura, jaką właśnie czytali w języku arabskim. Znaczenie tej nagrody jest dla nas tak szczególne, dlatego że ci ludzie są po prostu wizytówkami Polski. I w zasadzie każdy z nich, kto otrzymał tą nagrodę, to są osoby, które są po prostu zakochane w Polsce. Wiedziałbym, że ten most między literaturą polską, kulturą polską, a innymi kulturami, a w tym przypadku kulturą arabską, to raczej już jest po prostu zrobiony, został zbudowany. Łączy mnie z Polską coś więcej niż ten byt materialny. Raczej ja jestem duchowo związany z Polską. Polska jest Mekką w tej chwili.